nacjonalizm i ojkofobia. Żyjemy w czasach, kiedy dziwaczne ideologie zaczynają przyćmiewać rzeczywistość, nawet nie tyle racjonalne myślenie, które jest pewną interpretacją rzeczywistości, moim zdaniem słuszną i dosyć pożyteczną, ale te ideologie zaczynają przyćmiewać samą rzeczywistość. No pierwszą taką bardzo agresywną ideologią jest ojkofobia. Ojkofobia wyrastająca z postmodernizmu, z tak zwanej neokolonialnej interpretacji historii i z polityki tożsamościowej. Mówiłem o tym już nieraz, no ale przypomnę, że chodzi tutaj o to, że jacyś pseudointelektualiści z uniwersytetów zbyt przesadzonych w stronę tejże ideologii wymyślili sobie, że nie wolno ingerować w tożsamość kulturową innych kultur, że wszystkie są wspaniałe, wszystkie są mądre, że nie wolno tego krytykować z pozycji własnej kultury oraz, że kultura białego człowieka, kolonialisty, jest gorsza od kultur nie wiem, indonezyjskiej, indyjskiej, islamskiej i tak dalej, czy maoryskiej, papuaskiej i że kultura białego człowieka powinna pokutować, że oczywiście istnieją konflikty między różnymi tożsamościami kulturowymi, ale istnieje też hierarchia, jakby kto ma więcej do powiedzenia. No i tutaj oczywiście człowiek, który jest wyznania mahometowego, czy też człowiek czarnoskóry, jest stawiany wyżej, ponad jakimś tam białym ateistą, czy białym chrześcijaninem, czy zwłaszcza już heretykiem, czyli muzułmaninem, który przestał być muzułmaninem, a stał się ateistą i na przykład docenia cywilizację zachodnią. No to taki heretyk z cudem unika palenia na stosie przez politycznie poprawnych. Natomiast oczywiście ścigają go ortodoksyjni muzułmanie i często musi mieć obstawę policyjną, czy też trzeba ukrywać miejsca jego zamieszkania, żeby ci z tej wyższej tożsamości kulturowej, która teraz ma odrobić czas swoich cierpień, żeby ci ludzie jakby tej osoby nie zabili. No tutaj w Europie mamy Unię Europejską, która jest piękną ideą, niestety w złych rękach. Moim zdaniem kryzys Unii Europejskiej zaostrzył się i pojawił się tak naprawdę na serio po decyzji Angeli Merkel o rozszerzeniu definicji uchodźcy o wszystkich ludzi, którzy udają uchodźców i próbują z miejsca, gdzie jest biedniej, przeniknąć do miejsca, gdzie jest bogaciej, bez żadnych dokumentów i bez żadnych problemów, czyli każdy strażnik, każda granica, która próbuje takich ludzi zatrzymać, jest faszystowska, neonazistowska i tak dalej, i tak dalej. Później, po tym dokonaniu Angeli Merkel, okazało się, że wielu dziennikarzy, w tym na przykład lubiany przeze mnie, ale już nie, publicysta Le Monde, działający w Polsce, zapomniałem jak on się nazywa, ale na pewno go kojarzycie, mówi po polsku z akcentem, ale ładnie całkiem, no nagle zaczęli stwierdzać, że przecież wy Polacy też imigrujecie do, nie wiem, do Niemiec, do Francji, wtedy do Wielkiej Brytanii, wtedy jeszcze nie było Brexitu, kiedy to się zaczęło, ale no nadal jeszcze Wielka Brytania z Unii. Ale powiedzmy, że to już nie jest taki dobry przykład, staje się coraz gorszy. Natomiast no, była kwestia państw Unii Europejskiej, do których emigrują Polacy. Jak to możliwe, że ci Polacy, którzy emigrują do państw Unii Europejskiej, są czelni jakby krytykować to, że przyjmuje się masę osób, które udają Syryjczyków i uchodźców, prawda? I wszystkie nie chcą za bardzo zmieniać swojego nastawienia, swojej tożsamości kulturowej, islamskiej, na rzecz tożsamości kulturowej, miejsca, do którego przybyli, aby żyć wygodnie. No i w tym momencie nastąpiła w dużej mierze klęska tożsamości europejskiej, gdyż tożsamość europejska, Unii Europejskiej, obywatela Unii Europejskiej, no opierać się ma i powinna się opierać, a nie wiem, czy nie użyć czasu przeszłego, opierała się na tym, że jesteśmy obywatelami Europy, czyli że jesteśmy, mamy wyższe prawa wzajemne, czyli Polak we Francji, Francuz w Polsce, Niemiec w Polsce, Polak w Niemczech, niż ktoś z zewnątrz, kto przybył, tak? Tak samo jak Polak, który urodził się w Krakowie, z dziada, pradziada, ma wyższe prawa niż ktoś, kto wdarł się przez granicę, prawda? Mam wyższe prawa do zasiłków i tak dalej, i tak dalej. No, Angela Merkel dobiła tego, kiedy w Niemczech pojawiły się akcje, żeby pozbawić Europejczyków zamieszkałych w Niemczech, obywateli Unii Europejskiej, różnych świadczeń socjalnych, natomiast nie pozbawiać różnych świadczeń socjalnych 5% uchodźców i 95% ludzi, którzy udają uchodźców i którzy mieszkają w Niemczech.
czy jakoś tak, no może nie wiem, 80-20%, no w każdym razie większość to są ludzie udający uchodźców. No i moim zdaniem trudno o gorsze podważenie tożsamości Unii Europejskiej, tożsamości obywatela unijnego, europejskiego, niż tego typu decyzje, kiedy celowo kładzie się obywateli Unii Europejskiej poniżej przyjezdnych, często oszustów, a też bardzo często ludzi, którzy są wrogo nastawieni do kultury europejskiej. Niestety przez ten czas, od którego zaczęła się Unia Europejska, nie udało się zbudować Europejczykom wspólnej europejskiej tożsamości, opartej na dumie z cywilizacji europejskiej, opartej na wspólnych wartościach kulturowych, filozoficznych, etycznych, społecznych itd., itd. Nie, gdyż w to wkroczyła ideologia tak zwanego neokolonializmu, postmodernizmu, która uważa, że europejskość jest czymś bardzo złym i powinna pokutować wobec innych cywilizacji czy też narodów świata. Jest to bardzo naiwne przekonanie, bo przed nami głównym kolonizatorem był islam. I z tego, co pokazuje historia, kolonizacja islamska przebiegała znacznie bardziej drastycznie i znacznie mniej dała ludziom skolonizowanym niż późniejsza kolonizacja państw zachodnich, która też oczywiście bywała brutalna i ma wiele na sumieniu, zwłaszcza Belgowie mają, Brytyjczycy i Holendrzy stosunkowo mniej, chociaż też dużo. No ale można się zastanowić oczywiście, czy władcy, których obalili Brytyjczycy i Holendrzy, byli rzeczywiście lepsi od nich. I czy byli na przykład lokalni, prawda? Czy to nie byli na przykład poprzedni kolonialiści, często muzułmanie? Często tak było, że byli to poprzedni kolonialiści. Także mówienie tutaj o jakimś poczuciu winy, grzechu i preferowanie dawnych, brutalniejszych kolonialistów, jakimi byli muzułmanie, na rzecz Europejczyków, kosztem Europejczyków, jest bardzo nielogiczne, nieracjonalne i bardzo szkodliwe. No więc nie udało się w Europie zbudować wspólnej tożsamości europejskiej. Na razie oddalamy się od tego. Potrzebna jest naprawdę ogromna zmiana paradygmatów. Nie udało się też pielęgniować tożsamości narodowej, francuskiej, niemieckiej, holenderskiej, belgijskiej. Ma się wrażenie, że ludzie, do których przybywają bardzo groźni i wrogo nastawieni wobec ich cywilizacji, ich kultury ludzie, najczęściej muzułmanie, są kompletnie bezbronni, są kompletnie rozproszeni i nie mają się w zasadzie do czego odnieść. Dlatego na przykład niektórzy chrześcijanie mówią, że o, odeszliście od kościoła, no i co? I co macie teraz islam, będzie jeszcze gorzej. No ale to nie chodzi tylko o chrześcijaństwo, to chodzi po prostu o wartości, to wartości oświeceniowe, prawda? Ja bym wolał na przykład, żeby to była wartość oświeceniowa, a nie chrześcijańskie, tak? Wartości wolterowskie, wolteriańskie, diderotowskie, wartości polegające na trzeźwym myśleniu, na jakby niechęci wobec fanatyzmu religijnego, zwłaszcza takiego, który z okrzykiem Allah Akbar każe zabijać ludzi niewinnych, dzieci w przedszkolach itd., itd. Tymczasem jest odwrotnie. Tymczasem wielu intelektualistów europejskich broni tych morderców krzyczących Allah Akbar albo broni islamu, uważając, że wrzeszczenie Allah Akbar przy samobójczym ataku na niewinnych ludzi nie ma nic wspólnego z religią, chociaż ma wszystko wspólnego z religią. No i to jest bardzo smutne. No i mamy właśnie Niemców, mamy Francuzów, mamy Belgów, mamy Hiszpanów, którzy w ogóle nie mają wiedzy o własnej kulturze, którzy wyrzekli się własnej tożsamości, których tożsamość nie jest pielęgnowana przez szkoły publiczne i też słabo chyba przez szkoły prywatne. Dlatego gdy natrafiają oni na przybywających z zewnątrz i pielęgnowanych przez różne dziwaczne organizacje utopijne, idealistyczne przybyszów ze świata muzułmańskiego, no to ci ludzie rdzenni, nie mający żadnego punktu odniesienia i nie mający wsparcia swoich elit, ani do końca wsparcia swoich rządów, no są po prostu zupełnie bezbronni. Pomimo, że te państwa mają swoje armie, pomimo, że ci ludzie mają ogromne środki finansowe i tak dalej, i również prawne, i również administracyjne, żeby sobie z tym radzić. Europa jest gęsto zaludniona, ma świetne technologie, więc spokojnie może bronić swoich granic, ale może też się bronić na tysiące różnych sposobów. Może wymuszać znacznie skuteczniej integrację dla dobra zresztą tych ludzi, żeby przeszli do wyższej, że tak powiem, lepszej tożsamości, mniej opresyjnej dla nich samych. To wszystko jest w zasięgu ręki, ale nikt za to nie chwyta i nawet jak w krajach europejskich władzę zdobywa jakaś prawica antyimigracyjna, co akurat ten postulat jest jak najbardziej słuszny w obecnych czasach,
chociaż też głupio się go wiąże z imigracją wewnątrz Unii Europejskiej, prawda, że się zrównuje tam jakiś talibów z Afganistanu z Anglikiem, który na przykład chce mieszkać i pracować w Niemczech. No to jest trochę smutne. Albo z Francuzem, bo Anglia wychodzi, więc może to jest zły przykład. Nie powinno się zrównywać. Chociaż oczywiście staje się to coraz bardziej pokręcone z uwagi na to, że na przykład Niemcy teraz będą masowo dawać obywatelstwa Unii Europejskiej, niemieckie, różnym dżihadystom również, a w każdym razie różnym osobom zupełnie niezintegrowanym. No i w tym momencie strefa Schengen stanie się coraz bardziej kontrowersyjna, bo będziemy mieć wielu ludzi nienawidzących europejskiej kultury, którzy są Europejczykami, którzy na przykład chcą sobie wyjechać z Berlina do Warszawy i w Warszawie coś robić, czy we Wrocławiu. I to coś, co będą robić, może kiedyś skłonić wcale nie taki jakiś ciemny rząd, no, do wycofania się z Schengen, albo może po prostu rozwali Schengen na drodze konsensusu. Już prawie doszliśmy do takiej sytuacji, również dzięki Merkel, która zaburzyła jakby definicję uchodźstwa. To znaczy stwierdziła, że ludzie mogą sobie dowolnie łazić jako uchodźcy i szukać najlepszych socjalów, tak? No więc zaczęli. No i to oczywiście naruszyło sensowność strefy Schengen. No w każdym razie, poza tym, że wielu Europejczyków nie ma oparcia w żadnej tożsamości, bo nikt jej nie pielęgnuje, a ta tożsamość, którą mają, to jest często tożsamość poczucia winy, poczucia wstydu za postkolonializm, za neokolonializm, nie wiem za co, za narzucanie swojej cywilizacji innym. No okej, może i Europejczycy narzucili, ale no, naprawdę nikt nie każe używać samochodów, komputerów, energii elektrycznej, asfaltu, współczesnych lekarstw, druku i tysiąca innych wynalazków europejskich, broni palnej też, takich wynalazków. Nikt tego nie każe używać mieszkańcom Polinezji czy mieszkańcom Pakistanu na przykład. Jeśli czują się jakby skolonizowani przez samochody, przez elektryczność, to proszę bardzo, niech z tego zrezygnują. Nie ma problemu, więc skoro nie rezygnują, to znaczy, że coś jednak w tym strasznym kolonialnym narzuceniu cywilizacji europejskiej, którą są też silniki samochodów, którą są też silniki samolotów, ich skrzydła, to też jest nasza cywilizacja. Tego nie wymyślili Pakistańczycy. No więc skoro Polacy też mieli zresztą w tym udział, przypominam chociażby naftę, ropę i Łukasiewicza, prawda? Przypominam Kiri Skłodowską. Nie mieliśmy państwa, ale Polacy brali udział w tych odkryciach. Może nie tak duży, jakby mogli, gdyby mieli własne państwo. No ale ogólnie elementem cywilizacji europejskiej jest większość współcześnie używanych technologii, za które nie ma patentów, nie płaci się. Za sam fakt używania silników nie płaci się patentu Unii Europejskiej, prawda? Chociaż silnik spalinowy powstał w Europie. Mercedes-Benz to była jedna z pierwszych firm, która robiła silniki spalinowe. Mówię jedna z pierwszych, bo wcześniej to było jeszcze inaczej, te nazwy się złączyły, prawda? Dwie firmy, które się złączyły. To jest trochę złożona historia, nie chcę jej tutaj rozwijać. No więc mamy brak tożsamości europejskiej u Europejczyków i brak tożsamości narodowej u poszczególnych nacji europejskich. Stąd budzą się różne nacjonalizmy, prawda? Że ludzie starają się odzyskać swoją tożsamość. Czasem robią to w sposób naiwny, czasem robią to w sposób brutalny, no nie patriotyczny, tylko właśnie taki nacjonalistyczny. Chociaż oczywiście ta ich brutalność, przynajmniej póki co, w ogóle nie ma żadnej analogii z tym, co się dzieje w świecie islamu, z tymi, którzy walczą o dominację tej religii, a wielu jest takich. To nawet najbardziej radykalni nacjonaliści europejscy, nawet jacyś tam niszowi neonaziści, jakby ich znaleźć, to są bardzo niewinne panienki przy dżihadystach obecnie. Oczywiście wszystko może się zmienić, wszystko może wyewoluować w groźniejszą stronę, mam nadzieję, że nie. A tak to na razie wygląda. No oprócz tego pojawia się też tak zwana polityka wstydu. Ja nie lubię Kaczyńskiego, nie lubię PiSu, ale oczywiście istnieje coś takiego jak polityka wstydu. Ta cała awantura o polskie obozy koncentracyjne, co jest rzeczywiście obelgą, te próby zaradzenia mówieniu o polskich obozach koncentracyjnych, nieudolne politycznie, ale też trudne. To, że to jest aż tak trudne, to już nie jest do końca wina PiSu. Jeśli chodzi o opinię światową, no to wszystko pokazuje, że jest wielu wśród nas, którzy by chcieli, żebyśmy mieli taką politykę wstydu, żebyśmy się uważali za najgorszych na świecie antysemitów, chociaż wcale nimi nie byliśmy. Chociaż niestety byliśmy trochę antysemitami, co jest smutne, ale mniej niż współczesna lewica na przykład. Myślę, że międzywojenna Polska
dużo łatwiej zaakceptowałaby Izrael niż obecnie szwedzkie elity, załóżmy lewicowe. Rządzi Partia Socjalistyczno-Demokratyczna czy coś takiego. No i właśnie to takie kajanie się, obwinianie się, no jest nasze. Natomiast no absolutnie Pakistańczycy tak nie robią, Arabowie z Arabii Saudyjskiej tak nie robią, Kuwejczycy tak nie robią, Marokańczycy tak nie robią. Ci ludzie są dumni z siebie, prawda, dumni ze swoich wspaniałych państw i ze swojej wspaniałej religii. I jak my, Zachód, się przed nimi kajamy, no to oni to... No tak, oczywiście, jesteście źli, jesteście głupi, my was zmienimy, tak? Niektórzy tak myślą. Będziecie musieli uznać Koran albo zginąć, tak jak jest napisane w Koranie, myśli wielu z nich. Nie uważają, że o, skoro Polak się kaja, to i my się będziemy kajać, tak? Będzie takie fair play. Nie, to tak nie działa. Poza Europą, większość, i poza Kanadą niestety, większość narodów świata jest dumnych z tego, że są sobą. Jest dumny ze swoich wartości, chociaż często nie ma z czego być dumnym. Nie mówię to o Stanach Zjednoczonych, oni mają być z czego dumni i też mają problemy z tożsamością czasami. O czym świadczą chociażby ostatnie wybory i trudne decyzje, w ogóle to kto kandydował. To jest jednak pewien problem z tożsamością, że nikt rozsądny nie chce być prezydentem USA. No ale z Amerykanami jest dużo lepiej niż z Kanadyjczykami pod tym względem na przykład, prawda? W Australii też się zaczyna dziać coś niedobrego. No w każdym razie... To tak nie działa moim zdaniem. To znaczy ojkofobia, odrzucanie własnej tożsamości, idealizowanie innych narodów i poniżanie własnego narodu, ojkofobia, winienie się za kolonializm, kiedy wszyscy byli kolonialistami, winienie się za wojnę, kiedy wszyscy prowadzili wojnę, winienie się za podbój, kiedy inni też podbijali, to nie prowadzi donikąd. W Europie to budzi nacjonalizmy, które być może i tak będą zbyt słabe, żeby kiedykolwiek wszystkie dyskusje na ich temat miały w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Ale nawet jeśli by wzrosły w siłę, no to kto je hoduje? No hodują je ojkofobowie, że tak powiem. Ludzie, którzy nienawidzą samych siebie, własnej kultury. Którzy za wszelką cenę chcą poniżenia, chcą po prostu kajać się przed innymi narodami, które absolutnie nie mają takiego podejścia do życia. Które są dumne, nawet jeśli nie mają żadnych powodów do dumy. Bo Francuzi czy Anglicy na przykład mają powody do dumy, mają powody do wstydu, ale też mają wiele powodów do dumy. To w Anglii się rozwinęła rewolucja przemysłowa, czyli w dużej mierze cała nasza technika, wszystko co nas otacza, prawie że, to jest zasługa Brytyjczyków w dużej mierze, prawda? No Francuzi też, prawa, prawda, rewolucja, pójście w stronę nowoczesności, oni w ogóle zachęcili Brytyjczyków, znaczy zachęcili nie wprost, poprzez wyścig pewien intelektualnych zbrojeń do tego, żeby i Anglicy zaczęli mocniej stawiać na postęp, prawda? Johnny Peel bodajże był taki premier Wielkiej Brytanii za wczesnego panowania królowej Wiktorii i to on ostatecznie właśnie postawił na postęp, na budowanie linii kolejowych, chociaż sam się wywodził z konserwatystów, zaczął walczyć z konserwatyzmem, który chciałby zamknąć Anglię w XVIII wieku. I tutaj te naciski jakby ze strony Francji były ważne, tak samo postać Wellingtona, który też był premierem i który powoli zmieniał swoje nastawienie, również nauczony wojnami napoleońskimi, że czasy się zmieniają, że idzie nowoczesność. No i to wszystko sprawiło, że mamy nowoczesny świat, który oczywiście bywa trudny, prawda, że są różne choroby cywilizacyjne, prawda, niszczymy środowisko, przyroda jest zagrożona, no ale z drugiej strony człowiek żyje dwa razy dłużej niż w epoce przedprzemysłowej, średnio dwa razy dłużej, jest dużo bogatszy, cieszy się większą wolnością, również przemieszczania się, no koleje to była wielka rewolucja, że taki chłop z zapyziałej wioski, taki prawie niewolnik mógł prawie że na gapę wsiąść do tego pociągu albo za jakiś najgorszy bilet gdzieś tam na poddaszu piętrowego wagonu, no ale mógł wyjechać gdzie indziej i szukać swoich szans i szukał. I dzięki temu mamy bardziej demokratyczne społeczeństwo, które daje więcej praw wszystkim. I wszystkie państwa na świecie z tego korzystały, prawda? Koleje, drogi, samochody istnieją w wielu państwach. Znaczy samochody to praktycznie chyba we wszystkich, nie koleje, nie we wszystkich. Istniałyby, gdyby nie odkryto w Europie samochodu spalinowego. No i czy to jest jakby powód do ojkofobii? Czy powinniśmy przepraszać Kuwejczyków, Pakistańczyków za to, że posługują się samochodami czy alergią elektryczną? No możemy, okej, ale niech oni zrezygnują z tych rzeczy, które są takie złe, prawda?
Dlatego wydaje mi się, że Europejczycy powinni być dumni z siebie. Nie dumni jako nacjonaliści, że jesteśmy automatycznie lepsi, prawda, od każdego Araba, od każdego Irańczyka, czy każdego z ludu Bantu, bo to nieprawda. Z każdego z tych ludów może się znaleźć człowiek bardzo mądry, bardzo wrażliwy, ale z tego, że nasza cywilizacja pomimo wad, pomimo krwawych wojen, które zdarzały się wszystkim cywilizacjom, osiągnęła najwięcej, z czego korzystają wszystkie cywilizacje, wszystkie kultury i wszystkie narody na świecie, nawet jeśli nas nienawidzą. I jest to dobre, żeby budować tożsamość europejską, żeby nadal uczyć Francuzów historii Francji, żeby nadal uczyć Niemców historii Niemiec, bo to nie był tylko Hitler przecież. Historia Niemiec jest długa i ma swoje złote karty. Żeby uczyć Portugalczyków historii Portugalii i tak dalej, i tak dalej. I żeby być dumnymi z tej historii, żeby być dumnymi z postępu. No Portugalczycy chociażby mogą być dumni z tego, że oni zapoczątkowali epokę odkryć geograficznych, prawda? Że to oni dali pierwszy impuls Europie, żeby stała się czymś więcej niż lokalnym obszarem, prawda? Więc ogólnie każdy prawie naród europejski ma swoje powody do dumy, ma historię, które powinien z dumą opowiadać innym narodom. Każdy powinien być gościnny, ale też na zasadzie, że gościmy, ale oczekujemy szacunku wobec naszego domu, wobec naszych zasad, wobec naszych praw, a nie przepraszamy was za to, że jesteśmy, dobrze, żeście przyjechali, chcecie obrzezywać dziewczynki, krzyczycie Allahu Akbar przy zamachach terrorystycznych, nie ma problemu, nam to nie przeszkadza, w ogóle przepraszamy was, że zwracamy na to uwagę. Nie, takie podejście jest niedopuszczalne. No to jest normalne podejście. I wydaje mi się, że to się łatwo nie zmieni. To znaczy po prostu musi się urodzić nowe pokolenie, czy następne pokolenie ludzi, które będzie myśleć troszkę inaczej, nauczone błędami tego pokolenia, które teraz jest u władzy. No natomiast mam nadzieję, że zmiana nadejdzie szybko, bo jakby nie nadeszła szybko, to albo Europa runie i zostanie rzeczywiście skolonizowana przez islam, co by było straszne, albo po prostu no, będzie krwawa wojna z islamizacją, prawda? Co przez jakiś czas wzbudzi w Europie ostry nacjonalizm, tak? Z którego jednak Europa umie się podnieść. Natomiast z islamizacji Europa nie umie się podnieść, czego przykładem jest Turcja, prawda? Gdyby Europa umiała się podnieść z islamizacji, mielibyśmy znów Konstantynopol, a nie Stambuł i mielibyśmy bardzo ważny kraj ludzi mówiących po grecku na terenie dzisiejszej Turcji. A tak nie jest, prawda? Różne obszary Bałkanów też zostały na trwałe zislamizowane, więc z islamizacji dużo trudniej się podnieść niż z nazizmu czy stalinizmu, niestety. Jest to równie zła ideologia.